Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, która weszła w życie 7 marca tego roku, nie zmieniła w jakiś zasadniczy sposób praw i obowiązków przedsiębiorców, którzy prowadzą zbieranie danych, bądź którzy przetwarzają dane osobowe swoich klientów, swoich potencjalnych klientów, bądź jakichkolwiek innych osób, z którymi mają do czynienia. Zostały rzeczywiście wprowadzone środki egzekucyjne dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jednak one dotyczą działań po niewypełnieniu przez choćby przedsiębiorcę decyzji, która została przez Generalnego Inspektora wydana. Ta decyzja jest wydawana na tych samych zasadach, jakie była wydawana do tej pory, a wprowadzenie systemu egzekucyjnego umożliwia tylko lepsze wykonanie decyzji, która została nałożona. Jeżeli chodzi o outsourcing wszelkich działań, które dotyczą danych osobowych, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że dla poprawnego od strony prawnej działania tego typu mechanizmu trzeba mieć podstawę prawną do przetwarzania danych samemu i trzeba mieć zawartą prawidłową umowę z tym, kto dane przetwarza w naszym imieniu, czyli z tym, komu powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych. Taka umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych powinna poza tym, że zapewnia środki bezpieczeństwa po stronie przetwarzającego, umożliwić również temu, kto jest administratorem danych osobowych, czyli przedsiębiorcy, kontrolę sposobu przetwarzania danych przez osobę, z którą, czy przez podmiot, z którym zawarła umowę. Pamiętajmy, że my wiemy przede wszystkim o tym, kto jest naszym administratorem danych osobowych, więc zwracamy się do tego, komu umożliwiliśmy przetwarzanie naszych danych. To, że ten podmiot posiada jakąś umowę outsourcingową, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych, nie jest sprawą indywidualnego obywatela. On nie musi śledzić całego procesu zawierania umów przez tego, komu dane powierzył. Natomiast, jeżeli ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy jego dane zostały przekazane odpowiedniemu podmiotowi, powinien zwrócić się przede wszystkim z pytaniem do administratora danych osobowych, czyli do tego podmiotu, któremu on sam powierzył swoje dane osobowe. No i generalne dwie zasady. Pierwsza zasada, jeżeli uważamy, że doszło do jakiegoś zdarzenia dotyczącego naszych danych osobowych, które należy natychmiast zatrzymać, należy zwrócić się do organów ścigania. To one są tymi, które mogą natychmiast wkroczyć i zahamować przetwarzanie danych, zabezpieczyć dowody niezgodnego z prawem przetwarzania danych. Jeżeli natomiast mamy wątpliwości dotyczące tego, w jaki sposób nasze dane są przetwarzane, albo czy są do tego wystarczające podstawy prawne, wtedy z pewnością Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych bardziej szczegółowo będzie się w stanie zająć takim zagadnieniem. No to po prostu trzeba podejść do sprawy logicznie. Jeżeli kłopot dotyczący ochrony danych osobowych zdarzył się w Słupsku czy w Wejherowie, trudno spodziewać się, że w ciągu 15 minut pojawią się tam inspektorzy z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pamiętajmy więc, że mamy pod ręką niejako policję czy organy ścigania, które mogą zabezpieczyć dowody. Jeżeli natomiast mamy wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z Generalnym Inspektorem. Z naszych statystyk wynika, że skarg, pytań, próśb związanych z ochroną danych osobowych kierowanych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest coraz więcej. Coraz więcej jest również spraw, które są prowadzone przez policję czy przez prokuraturę, które wynikają z nieprawidłowego stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Nie uważam, żeby to świadczyło o tym, że jest narastający problem z przetwarzaniem danych osobowych. To raczej świadczy o tym, że jest większa świadomość ze strony obywateli, że ich dane są przetwarzane i że to może powodować pewne niebezpieczeństwo. Więc z pewnością rocznie, z roku na rok świadomość osób, co też powoduje, że coraz więcej spraw dotyczących ochrony danych osobowych i ochrony prywatności trafia do odpowiednich organów. Jeżeli porównujemy się natomiast do Francji, do Włoch, Hiszpanii, do Wielkiej Brytanii, to możemy powiedzieć, że ta skala skarg i zapytań jest mniej więcej taka sama. Tutaj pewne różnice wynikają z tego, że nie zawsze organy ochrony danych osobowych zajmują się tylko tym zagadnieniem. W wielu krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii, zajmują się również dostępem do informacji publicznej. W Polsce tak nie jest. W Polsce dostęp do informacji publicznej nie jest częścią zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.